Cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreadout Keepers of the Dark. Tutaj ostatnio zakończyłem, tak jak zawsze w sumie. W każdym razie, słuchajcie, patrzcie jak ładnie ta strona została wyczyszczona. Co mnie jeszcze ciekawi, tam pali się świeczuszka. Czemu? To nie wiem. W każdym razie, czy ja coś wam nie pokazałem w poprzednim odcinku? Tak, w pokoju numer 102, wejdziemy sobie tam dzisiaj, musimy gdzieś zostawić lalkę, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku, a to jest... Co ja mam tu zrobić jeszcze? Nie wiem, o co chodzi. Może chodzi o tą lalkę, że jak może ją postawimy, to jest ta laleczka, myśmy ją zdobyli, to jak ją gdzieś tam damy, to może się coś... Coś się wtedy zadzieje, zobaczymy. Tutaj nic nowego nie weszło. Ewentualnie, poczekajcie, jeszcze tylko zobaczę tu. Wszystkie szpilki. O, jest ta laleczka. Nie wiem, co tutaj. Mamy okularki i... To jest ten skalpel. Ua. Okej. Dobrze, to pokój 102, tak? Spróbujemy, a ten siedzi tu. Coś mi powie jeszcze ciekawego? A, no, to poprzedni odcinek był właśnie o tej tancerce. A, no i on się powtarza. Opowiada o tych duchach, nie? Idziemy tam. Tak, idziemy tam, halo? No. Który to był pokój? O co tu? Który to pokój? Cholera jasna, nie mogę... Nie mogę zajarzyć, co to była za miejscówka. 103 to wiem, że nie zrobiliśmy kompletnie tam nic. Tam były takie groby, lewitujące rzeczy nad tymi grobami. A co to za miejscówka jest? Aha, dobra, to wiem, co to jest. Tutaj była ta kobieta na koniu, tutaj walczyliśmy. I tutaj jest też... Ale gdzie miałbym tą lalkę postawić? Czekajcie. I tutaj jest jeszcze ten duch. W tym oknie. On się zaraz pojawi. Już tyle razy wam... Czemu tak dziwnie teraz? Popatrzcie na mnie tu. Halo? Duszku? Nie chcę się pokazać. Dobra. Ale powiem wam, że inaczej wygląda. Gdzie można by było tą lalkę dać? Bardzo ciekawe. Jest tu jakieś wejście? Może tu jest jakieś wejście? Się coś zrobiło? Nie. Tak sobie pomyślałem, że jak daliśmy tu lalkę, to może się coś zadziało, ale nie. Kurde, nie mogę tam wejść. Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć do tej szkoły tu. Zastanawiam się, gdzie można by było tą lalkę... Dobrze, ja mówię, 102 pokój? Kuziewa. Tak. To antique doll must belong somewhere. Ale gdzie? Antyczna? Antique, tak? Dobrze, ja to czytam. Gdzie można tą lalkę by było dać? Tutaj jest taka muzyczka, no nie? Ja nie pamiętam, żeby tu było gdzieś jakieś miejsce, w którym można by było... Nigdzie nie wejdę. Zresztą próbowałem chyba dwa razy to miejsce. Chyba, że... Czekajcie, no bo tutaj coś gra. No ale nie wejdę właśnie, to jest to. Dwa razy tutaj próbowałem cokolwiek zrobić w tym pokoju. I za każdym razem nic nie mogę tu zrobić. Chyba, że po prostu jak się zabrało lalkę, nie? No to może się coś tutaj na tej... No już muszę to sprawdzić. Na tej planszy coś się zmieniło. Czy w tym pokoju, nie? No ale... Nie wiem. Dobra, chodźmy zobaczyć do tej szkoły. Ta się już męczy. Jeszcze nie kojarzę miejscówki, miejsca. Tam jest jeszcze chłopczyk taki, prawda? W tym... Nie wejdę. W tej szkole. Też nie wejdę. On tam jest. No i gdzie miałbym tą laleczkę niby dać? Tu? Jest! Aha! Dobra, masz laleczkę. O to chodziło? No dobrze, okej. No jak to teraz wygląda? Tak, tu się zrobiło i teraz bym musiał wrócić do... Chyba, że nie.
The child, her doll, czyli udało się, czyli dziecko ma lalkę. Tylko, że to jest dziewczynka, tam chyba był chłopczyk, nie? A tu się pojawił, tak jest, Sophie. I możecie sobie poczytać. Bardzo fajne są te, ja tak sobie staram, wiecie, poza nagraniem tutaj rozkminić, ale te historie są bardzo ciekawe. Przepraszam, że ja to tak właśnie nie czytam i nie robię tego na nagraniu. Ale wam to zostawiam, możecie sobie zatrzymać ten film i sobie to przeczytać. Dobra, bardzo się cieszę, że udało się to zrobić. I teraz pytanie, co się tutaj... Ja wyjdę stąd, dobra? Ja wyjdę stąd, zobaczę, co się dzieje z pokojem. Czy zgasiła się świeczuszka? Czy zgasił się pokój? Bo tak naprawdę został nam tylko... Zostały nam dwa pokoje, zaraz wam pokażę. 103, w którym nie zrobiliśmy nic. O, osiągnięcie dostałem. Dobrze. Zgasiła się świeczuszka. Tak, no, bo była. Chyba chodziło o tą lalkę, że trzeba było to zrobić. Czyli został mi pokój numer 103, tam też się zgasiło. I tamten, słuchajcie, to jest niby 109. Ale pójdę tu i zobaczę, czy coś się nie zmieniło w tym pokoju 103. Aż jestem ciekawy. Tutaj mi się tylko chyba tego samuraja udało wypędzić, ale nie wiadomo. No było napisane, że mam wrócić tutaj później, ale ja wiem. No. Dobra, zmieniło się. Zmieniło się, słuchajcie, na tyle, że jest po prostu teraz tutaj ciemno. Tak, czyli chyba jest dobrze. Wtedy było po prostu fajnie jasno i... Nie inwentory, chciałbym tutaj zobaczyć. Pokój 103. Someone is trying to resurrect some zombie. Aha. Aha, no i tutaj właśnie te grobowce, które miały... No nie mogę na razie tutaj nic zrobić. Ale to się zaktualizowało. Nie wiem, o co chodzi z tym zombie. Ło, rany boskie, ale powiem wam, że cholernie ciemno. Czy idziemy od razu na te groby? Tu są takie... Nie widzę nic. O Jezu. Nie lubię aż tak. Tutaj zabraliśmy rzeczy. Myślę, że w tych tutaj wnękach, bo chyba są takie trzy. To raczej wątpię, żeby coś było. Bo tu już zebraliśmy wszystko. Proponuję od razu iść na te groby tam. Ale wiecie co? Cholernie nic nie widzę. A to? To jest to? Nie, też nie. Nie, to są te rzeczy. Cholera. Jest aż za ciemno, wiecie? Aż za ciemno. Linda mi się zaraz zmęczy. Mąż dyszy. Gdzie to było? To było tam? Chyba tak. Dobra, niech się trochę... Tak, tu są te groby. Niech trochę odpocznie. Zaraz mi coś wyleci tutaj. I zombie te. Dobra. Muzyczka jest. Nie wiem, nie pamiętam czy była. A nie, było taka muzyczka. Dobra. I to są te przedmioty, tak? Kurde, tak są. Lewitują. Widzicie? Tylko, że tutaj wcześniej nie było tak ciemno. Dobra, zobaczymy, może się coś tutaj... Coś mogę tu zrobić z tymi przedmiotami? Nie. Czy z tymi grobami? Jezu, myślałem, że coś tu idzie. No, tu jest taki... Oh fucking shit! Jezus Maria. Jezus Maria. A nie. Chyba was pogięło. A, zombie, dobra, są zombie. No są zombie, są. A, dobra, biegają. Okej. Nie. No nie. Czekaj, może. Aha, tu jest jeszcze jeden.
O kurde, więcej was matka nie miała, naprawdę. Nie mam możliwości, żeby jakoś uciec, tym bardziej, że oni przenikają przez groby. O Boże. Widzicie, co się tu dzieje? Ledwo wstanie i już ginę. Nie jestem w stanie chyba tego... Tak, nie jestem w stanie tego zrobić. O Jesus. Aha, jeszcze skaczą jak małpy. Już w ogóle jakaś pomyłka. A jak robić jakiekolwiek uniki tutaj tym... Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ja mogę owszem biec, ale... O. Nie mam pojęcia, jakby tutaj zrobić unik jakiś, jakikolwiek. A może tak o... Ale ile mam tego dziadostw? A jeszcze ten tu jest. Dobra, tutaj. Czekajcie, bo jednego się udało pokonać. Dobra, udało się. Nie jeszcze. Tamten stoi. Jakby nie aktywować tamtych wszystkich, to by było dobrze. Tamten mógłby mi już... Ten jeden już mógłby paść, bo już dużo dostał, bez przesady. Dobra, czekajcie. Dobra, ten jeden padł. Ten też padł. Został mi... Został mi jeszcze jeden. Czekajcie, ten. Ten zombiak. Nie! Bo ten biega, kurde. Dobra. Więc kurde, skubaniec biega. Dobra, czekajcie. Może jakoś wyczaję to. Dobra. Nie, żeby tylko nie dopuścić, żeby tutaj wziął rozbieg, nie? Dobra, padł. Nie, jeszcze. Nie dałem rady. Wypad. Jeszcze. Dobra, padł. I teraz tak, co tu zrobimy teraz? Aha! No to ładnie, dobra, poszło to jakoś. Nie było tak źle, słuchajcie. Moje drugie podejście i nie jest tak źle. Chodziło o zombiaki, tak? Ciekawe, kto to był, zaraz sprawdzimy. Czy to była jakaś kapela, tam była gitara, no nie wiem. Jakiś kucharz może? Jak to teraz wygląda? Patrzcie, jak ładnie pokoje wszystkie poczyszczone. Podoba mi się to. Nie ma żadnej świeczki, żaden pokój się nie pali. Została mi jeszcze tylko pewnie czerwona pani. To jest pokój numer 109. Jeszcze pogadam z nim, co mi może tu powiesz coś. Hetoy. Aha, czyli to, no. To była dziewczynka jednak, tak? No dobrze. No właśnie, oni byli... Aha, czyli to był jakiś band, dobrze mówię? Muzyczny taki, kapela taka, no nie? No dobrze, to w sumie zostały tam jakieś takie dwa duszki, ale to chyba tylko takie były tam. No w tym oknie jedna była, nie? To na pewno. Ale nie trzeba było nic robić. No i to się udało. I tutaj też się... Udało i tutaj też. Dobra, dokumenty. To nic tutaj i tylko jeszcze ta kapela. No, dobra. Czyli wszyscy tu są. Rock band. No, band. O, dobra, band. Jakoś tak. Aha. Też może być ciekawa. Ja sobie poczytam poza nagraniem. Ciekawa ich historia, czemu akurat tak wyszło, jak wyszło. I dobra, to w tym odcinku jeszcze pójdziemy sobie do tego 109, no bo co? Mamy dużo czasu. Aha, okej. Okay. Idziemy zobaczyć, co to będzie. Czy uda się po prostu wyjść stąd w ogóle, z tego lustra, nie? Bo jak wiecie, Linda jest w tym świecie.
wciągnięta właśnie przez tą czerwoną panią. Dobra, już słyszę jakieś kanały, te. Czy co? Nie chciałbym, żeby... Nie, 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 nie jestem gotowy. Mój Boże. Dobra. Naciśniem, na co będę. Linda jaka osyfiona, nie? No tu jest w ogóle jakiś duszek. Jest jakiś duszek. Takie coś tutaj robię właśnie zdjęcie. Nie wiem, czy coś idzie za mną, czy nie, nie wiem. Aha, tu jest jeszcze. Nie mogę temu zrobić zdjęcia. A, dobra, jest coś. No, no, no. Czemu nie mogę temu zrobić zdjęcia? Gdzie ona tu? Ona tutaj, słuchajcie, pływa mi gdzieś. O, było. Właśnie. Żebyś wiedziała, że mogę znaleźć czegoś, czego nie widzę. Idzie tu. Czy to moje były? Dobra, to było chyba moje. Więc o co chodzi? A jest tu. Jakaś syrenka. Taka, widzieliście? Ona miała ogon jak syrena. Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakieś przejście. O, tu. A nie mogę tu? A nie mogę. O Jezu. Ała! Jezus. To nie jest taki hopsiu. Raz mi tylko udało się zrobić jej zdjęcie. Myślałem, że to będzie czerwona pani, ale to widzę. Dupa Jasia. Nie widzę nic, naprawdę. Czy to tak musi być ciemno? Dwa zdjęcia jej zrobiłem. Idziemy dalej. A nie wiem, czy to się w ogóle... Czy ja robię jakieś kółko, czy jaki czort? Cholera wie. No idzie tu za mną, czy ja? Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, no idę, no bo nie wiem co. Czy ja tu byłem? Jeszcze mi się Linda zmęczyła. Bo po co? Czy jest na nią jakiś sposób? Tego się obawiam, że... Że może być jakiś sposób, że tylko nie wystarczy tak... O, shit! No, no, no. Ale mnie... Dobra. Ale mnie dziabnęła.
Nawet nie miałem szans, żeby jakoś się uwolnić. Tu jest jakoś tak ciaśniej. Dobra, tu jest. Była przez chwilę. Nie wiem, chciałbym na chwilę się zatrzymać, żeby, wiecie, jakoś się dopaść. O, shit, to było głupie. Stań, Linda, proszę cię, bo ona zniknie. No właśnie. No, no, no. Nie udało mi się. Taka ładna. Zwiała. Jak myślicie, poczekać na nią, czy po prostu iść dalej gdzieś? O! No widziałem ją, kurde. Czemu? O Jezu, nic nie widzę, słuchajcie. Uwaga! Dobra. Czemu nie mogę? No, no to było też głupie, nie? Zobaczcie. Może się udało teraz. Zabiła mnie. Co to w ogóle było? Ja pierdzielę. Widzieliście to? Nie dam rady, to krokodyl jakiś. Nie, nie dam rady, słuchajcie, ona jest za blisko. O co tu chodzi? Rozdziawiła tę gębę. Chyba, że poczekajcie, pójdziemy do jakiegoś... Jakiś korytarz może będzie lepszym sposobem na to, żeby... Bo gdzie ucieknie? No prawie mi się udało, nie? Prawie. Zginąłem? Jeszcze żyję. Jezu, Linda, gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje? Jezus, to jest jakiś obłęd, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem o co chodzi. Chyba najgłupszy ten. Najgłupszy moment w grze. Nie wiem o co chodzi. Serio. Jeszcze żyję? Już koniec czy jeszcze? Dobra. Zginąłem. Słuchajcie, tutaj się zrobiło jakoś pełno much. Tutaj też. Linda jest brudna. Ciekawe, czy to, co się nam udało zrobić, czy teraz będziemy musieli od początku, czy jak to... Chciałbym... No ale dobrze, bardzo fajnie, że tu jesteś, ale... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo... Ona tu w ogóle nie chce mnie puścić. Jezus. Gdzie to jest? Fuck. Wypadł już, już. Dało się. Dobrze, ale to, słuchajcie, nie jest wszystko. Sprawdzę tylko, co się tutaj zaktualizowało. Aha, Serpent, Mistress.
Demon to jest. Piękna Lizard, aha. No tak, bo to ona się zamieniła w takiego jaszczura, jakby, albo krokodyla. Okej, ale mamy ją. Tutaj nic. I tutaj też nic. Rozumiem, że jeszcze tutaj coś jest. Nie wszystko. Ała! No tak, bo przydałoby się wyjść z tego lustra. Są jakieś przebłyski mam. Okej. Czekajcie, bo... O! I co teraz? Taka ładna. Dzień dobry. Takiej białej, nie? Nie wiem, o co chodzi. Nigdzie tutaj nic nie zrobię. No to dobra, podejdę do niej zaraz. Aha. Czy znowu muszę przeczekać? To są wszystkie duchy? Patrzcie. O matko, patrzcie, ile tam z tyłu. Wow. Okej. No idę, nie? No co będę tak? Okej. Wiecie co? Próbowałem odnotować, co się tak naprawdę stało. Myśmy wyszli w ogóle stąd? Jakoś, nie wiem, uratowaliśmy się, o może tak? Wiecie co? Nie kapuję. Nie wiem, o co chodzi. Czy jeszcze był jakiś film na samym końcu? Jeśli tak, to ja zobaczę to. Czy czasem nie zrobiłem, bo teraz zrobiłem escape'em, więc nie wiem, czy to dobry pomysł był. Tutaj są drzwi. Czekajcie, no to było dziwne, no. Aż mi się nawet muzyczka wyciszyła. No tu wszystko. Nie, a nie jesteś. No to dobra, to co, to wychodzimy z tego lustra? Poczekajcie jeszcze, bo... No poszły literki, ja jestem ciekaw, czy nie... No, to zobaczymy. Dobra, teraz coś konkretnego, bo tam w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi w tamtym... Aha, wychodzimy, tutaj jesteśmy przed tą szkołą, czyli jesteśmy w... Okej. No dobra, udało się po prostu wydostać stamtąd. Pozabijać wszystkie duchy, tylko nie za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi tam z tą czerwoną panią i tam była też jeszcze ta nasza nauczycielka. Strasznie głośna jest ta muzyczka, szkoda. No dobra. Trudno. O, to jest ta nauczycielka nasza, co to do w ogóle, o co to chodziło? No ale spoko. Ogólnie tak w porządku, nie? Momentami frustrujące to było. Pokonywanie tych przeciwników, ale...
dałem jakoś radę. Nie było tak źle. A, tutaj wszyscy wystąpili. No dobra. No ja również dziękuję za grę. Może być, no taki dodatek. Więcej duchów do pokonania. Chociaż kompletnie nie zrozumiałem końcówki. Tylko tyle, że tak, udało nam się stamtąd wydostać, tak? To chyba było najważniejsze z tego lustra. Co więcej tutaj chcieć. A co to za gallery? Aha, nie mam nic. A dlaczego? Bo co? Bo nie zdobyłem czegoś? How to play? Nie ma już więcej nic. Okej. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję. Na pewno coś znajdę, jakiś może dodatek znowu, bo kilka mam takich właśnie gier, w których przeoczyłem jakieś tam dodatki. Znaczy nagrałem jakby podstawową częścią gry, tak jak Alan Wake na przykład, to też właśnie był ten dodatek American Nightmare. Teraz właśnie Dreadout, Keepers of the Dark, też dodatek do tych podstawowych. I jeszcze mi tam kilka zostało, gdzie nagrałem właśnie podstawową część gry, ale przydałoby się jeszcze właśnie dorzucić do tego dodatek. Coś na pewno zamiast znajdę. Dobrze się bawiłem, w porządku, troszkę się umęczyłem, ale fajne to było, fajne. Każda ta historia tych duchów, podobało mi się to. Ja wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam na kolejne serie i cóż mogę powiedzieć więcej, do kolejnego, trzymajcie się, cześć.